Naszym dzisiejszym gościem na warszawskich targach książki w sferze, w strefie komiksu jest pan Wojtek Cichoń, autor komiksów poświęconych historii miasta Mińsk Mazowiecki. Proszę nam powiedzieć, czego dotyczą pana komiksy? Generalnie skupiłem się na historii Mińska Mazowieckiego, na różnych znanych lub mniej prawdziwych lub mniej prawdziwych faktach z historii miasta i tyle. Stworzyliśmy sobie kilka postaci, bohaterów, którzy opowiadają w zabawny lub mniej zabawny sposób pewne historie o naszym mieście, tak, o Mińsku Mazowieckim dokładnie. 40 km na wschód od Warszawy. Czy pan jest scenarzystą i autorem rysunków? Nie. Jeżeli chodzi o komiks wydany przez Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim, Miedź Grzegorz, autorem scenariusza jest Artur Grzęda, również mińszczanin, tak? To są trzy części. Miedź Grzegorz miasto i Miedź Grzegorz piwnica. Pierwsza część Miecza Grzegorza jest oparta na fakcie znalezienia pierwszej zapiski o Mińsku Mazowieckim pochodzącej z 1400, jeszcze to sprawdzę, bo nigdy w datach nie byłem dobry, z 1404 roku, tak? I stąd powstał Miedź Grzegorz, który de facto sądzi się z sąsiadem o jakieś pieniądze i to była pierwsza zapiska z ksiąg ziemi czerskiej o Mińsku Mazowieckim. Stworzyliśmy postać Kmiecia Grzegorza, Kmiecia, on się dokładnie nazywał Siekiera, tak? czyli najprawdopodobniej był drwal. A ten komiks Brama Czasu? Jeżeli chodzi o Bramę Czasu, to jest taka nasza inicjatywa, takie wydawnictwo Strefa M, inicjatywa wspólna trzech Darka Mola, Jarka Rosłońca i mnie jako rysownika. Napisaliśmy scenariusz o roku 1939 w Mińsku Mazowieckim. Jest to taka szpiegowska historia, współczesny chłopak, 15-letni powiedzmy, Staszek przenosi się w czasie do Mińska w 1939 roku i spotyka Żyda Icka, który oprowadza go po mieście, wpakują się w historię szpiegowską, tu jest zamach, tu są różne próba zamachu na burmistrza. Także widzimy Mińsk, który chciałem oprzeć na bazie starych pocztówek, a przełożyć go na komiks. Tak? Te wszystkie plenery, jeżeli chodzi o zdjęcia, to jest przerysowywane czy robione na bazie pocztówek Mińska czarno-białych z lat 20-30. Czy według pana właśnie komiks jest takim medium, które jest bardzo dobre do propagowania tożsamości lokalnej, przywracania pamięci historycznej mieszkańców danego regionu? Myślę, że tak. Myślę, że jeżeli chodzi o młodzież, to na pewno, tak? Dlatego, że z całym szacunkiem dla wszystkich wydawnictw historycznych, różnego rodzaju zeszytów historycznych, czy szerszych opisowych wydawnictw, jakichś, no nie wiem, generalnie wszelkiej pracy historyków, z całym szacunkiem do tego, no jest to troszeczkę takie przytłaczające, jeżeli chodzi o młodzież. A jeżeli powiedzmy przełożymy to, czy dołożymy do tego jakąś fajną historię rysunkową, jakieś postaci, do tego jeszcze historię jakąś wciągającą dla dzieciaków, myślę, że to
to wyłapią pewne, czy mogą się zainteresować pewnymi faktami mniej znanymi lub bardziej znanymi i tak dalej. Bardzo dziękujemy. Wszystkich zachęcamy do zapoznania się z komiksami o Mińsku Mazowieckim, Brama Czasu i seria Kmieci Grzegorz.